Cześć! Godzilla Minus One od tak na pełnym chilaucie wpadła sobie na Netflixa. I słuchajcie, pędźcie, oglądajcie, cieszcie oczy tą produkcją, gdy tylko będziecie mieli chwilę czasu wolnego, bo to jest jeden z lepszych filmów o Godzilli ostatnich lat. Seans tej produkcji był dla mnie autentycznie odświeżający. I wszyscy wiemy, że te zachodnie produkcje, zagraniczne marki bardzo często wpadły w sztampę, robione są od szablonu, są monotematyczne, nudne, mało odkrywcze. Wszyscy to wiemy. To, 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 to wie każdy fan kina. Ale oglądając coś takiego, wiecie, przyszli Japończycy, strzelili film o godzili, praktycznie z zerowym budżetem i pokazali jak to się robi, pokazali, że się da. Pokazali, że można stworzyć film niemalże katastroficzny, który będzie równocześnie świetnym dramatycznym będzie posiadał świetne efekty komputerowe, który będzie jakiś, będzie oryginalny, będzie ciekawy w swojej formie. I to jeszcze bardziej pokazuje nam tą dysproporcję, to zagubienie tych wielu zachodnich produkcji, które biorą taką markę jak Godzilla i robią z tego, no nie wiem, no ostatni Godzilla to było co, Godzilla versus Kong? Coś takiego? Przecież tego się oglądać nie dało. Oczywiście trochę wyolbrzymiam, bo powiedzmy, że się dało jak taki zwykły akcyjniak, ale wiecie, ja zaręczam wam, obejrzycie Godzilla Minus One i zobaczycie jeszcze bardziej tą dysproporcję, jaka się pojawiła w tym klasycznym akcyjniakowym gatunku ze Stanów z tym, co można stworzyć, gdy się chce, gdy ma się pomysł, gdy ma się energię, gdy ma się wszystko idealnie zaplanowane i idealnie przemyślane z punktu widzenia artystycznego. I można nawet z niewielkimi budżetami stworzyć taką perełkę. Godzina Minus One ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to film, który osadza w obrębie konfliktu z Godzillą bardzo interesującą opowieść. Ta opowieść, ten dramat tak naprawdę mógłby wręcz istnieć samoistnie. Oczywiście wiadomo, że gdyby wyciąć tylko kadry i sceny związane z tą historią, o której wam zaraz opowiem, no to nie wystarczyłoby tych ujęć tych scen na samoistny film, więc troszkę tutaj wyolbrzymiam, ale wiecie, jest to opowieść, którą można się cieszyć, którą można śledzić niezależnie od tego, co tam sobie gdzieś tam w tle dla wyprawia. Wiecie, różnica jest taka, zresztą może Wam powiem o co tutaj chodzi. Mamy tutaj głównego bohatera, który jest pilotem kamikadze. Akcja tego filmu dzieje się mniej więcej w czasie po zakończeniu II wojny światowej. Jest pilotem kamikadze, który dezerteruje. Który nie posiada w sobie na tyle odwagi, tyle siły, żeby wiecie wpaść tym samolotem i popełnić samobójstwo. On trafia. Do zrujnowanego po wojnie Tokio. Tam poznaje kobietę, która wychowuje dziecko. Dziecko, które uratowała z zgliszczy rodzice tego, tego niemowlaka, nieszczęśliwie zginęli. No i ta para, kobieta z tym dzieckiem, trafiają na naszego bohatera, który walczy tak naprawdę też ze swoimi demonami. Cały czas nie może wiecie, przeżyć tego i plamy na honorze, tej swojej dezercji, tej ucieczki z pola walki jako pilot kamikadze, więc on walczy z tymi swoimi demonami, ale równocześnie zaczyna opiekować się tą parą, tą kobietą z dzieckiem i nawiązuje się. Mi Między nimi dość głęboka relacja. I ta ścieżka fabularna jest bardzo dobrze pokazana bardzo wciągająca, bardzo emocjonująca. I to jest już pierwsza rzecz, która odróżnia ten film od pozostałych filmów z godziną produkowanym które są produkowane na zachodzie. Mianowicie, zwróćcie uwagę, że tam historia bardzo często koncentruje się stricte na walce z godzillą, z potworem. Bardzo często jest to związane z poszukiwaniem jakiegoś magafina, że bohaterowie wyruszają na poszukiwanie jakiegoś artefaktu, który pozwoli im pokonać czy to godzillę, czy jakiegoś potwora, z którym godzilla walczy i znajdują ten artefakt, zaczyna dochodzi do ostatecznej potyczki i koniec. Jakby w obrębie tego szablonu konstruowane jest czwarte, jak nie 90% filmów, na akcji też związanego z godzinną. I my tak naprawdę oglądając taki, i tak, taką produkcję, nie czujemy większych emocji związanych z dramatyzmem akcji, z, dra z dramatem bohaterów. A tutaj wręcz przeciwnie, ten dramat bohaterów jest świetnie zbudowany, i to nie jest właśnie zbudowany stricte w oparciu o. Zbliżające się niebezpieczeństwo pochodzące od godzilli, tylko o dramat ludzki, dramat emocjonalny. I to jest wyśmienite, bo dzięki temu mamy tutaj masę scen, które pozwalają nam lepiej poznać bohaterów, lepiej ich zrozumieć, poczuć te wewnętrzne, właśnie jak już to nazwałem, demony trawiące naszą, na, naszego bohatera. I to wszystko, ten cały pakunek, ten ładunek emocjonalny jest zestawiony w kontekście właśnie tego nadrzędnego niebezpieczeństwa, czyli zbliżającej się wielkiej bestii. Ale bardziej bym powiedział, właśnie, że. Godzilli Godzilla Minus One jest nie tyle filmem o walce z Godzillą, co filmem o walce z własnymi demonami, z własnymi problemami, z własnymi emocjami naszych głównych bohaterów i o ich relacji. I to wydaje mi się z punktu widzenia fabularnego jest na pierwszym miejscu, i wydaje mi się, że to spowodowało w dużej mierze, że też tak dobrze ten film odebrałem: że jest to film, który posiada jakąś ciekawą, jakąś ciekawą warstwę narracyjną, która nie sprowadza się do znalezienia głupiego artefaktu i pokonania wielkiej bestii na samym końcu filmu. Do czego jesteśmy już przyzwyczajeni, znamy ten schemat na pamięć i to już to jest bardzo odświeżające w kontekście tej produkcji z Japonii. Przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą, która była dla mnie dość odświeżająca, mimo wszystko, jest tempo tej produkcji i sposób ukazywania akcji. To, do czego jesteśmy znowu e, przyzwyczajeni w kontekście e, zachodnich produkcji, to oczywiście szybki montaż, szybkie tempo ujęć, duża dynamika, wszystko jest ścięte, szarpane lata na lewo i prawo, te bestie gdzieś tam walczą, niewiele widać i tak dalej, nie? To jest też klasyka, nie chcę się powtarzać, wszyscy to znamy. A tutaj, tutaj twórcy wręcz cieszą się tymi ujęciami, smakują te ujęcia z godzillą, z y, ujęcia na przerażone twarze, na całą akcję, na wszystkie wydarzenia. Tutaj nie znajdziemy szarpanego montażu, nie znajdziemy mega dynamicznego tempa akcji. Tutaj każde ujęcie jest akcentowane. Każde wydarzenie jest smakowane. To, to wszystko cieszy nasze oczy. Widać, że twórcom sprawiało ogromną frajdę ukazywanie w pełnej krasie godzidli, ukazywanie w pełnej krasie każdej sceny. One są wyczekane, one są wbrew pozorom spokojne, ale w tym spokoju świetnie budują napięcie. Bardzo duże, dużo odgrywa, duże znaczenie ma tutaj ścieżka dźwiękowa, która, będę z Wami szczery, troszkę kojarzyła mi się że ze ścieżką dźwiękową UNOLANA. Jeśli nie oglądaliście i będziecie oglądać, to zwróćcie uwagę właśnie na to, jak zbudowana jest ścieżka dźwiękowa. Mamy tam ciągle narastający puls, beat. Narastające uderzenia rytmiczne, które gdzieś tam właśnie pulsują, gdzieś tam krążą, gdzieś, gdzie, wiecie, mamy sceny, y, y, to, to mi się idealnie skojarzyło ze scenami z dunkierki, które również są realizowane na łodziach, na wodzie. E, tutaj mamy dużo scen e, morskich, na kutrach, na statkach, gdzie ta, ta walka z godziną rozgrywa się nie, nie tyle na terenie miasta, co właśnie na terenie e, morza. I Mamy te sceny, gdy nasi bohaterowie siedzą skuleni na tych kutrach, patrzą, gdzie ta godzina nadejdzie, i ta ścieżka dźwiękowa. Cały czas pulsuje w tle. I my tak naprawdę, wiecie, my nie potrzebujemy tutaj szybkich cień, szybkiego montażu. Nam wystarczy to ujęcie na tych skulonych ludzi, na ten puls gdzieś narastający, to ujęcie na ocean, na morze i nagle wyrastają wielkie kolce godzili spod wody, wszystko wyczekane. Twórcy dają nam czas. Żeby wszystko obejrzeć w tych kadrach. Oni nie pędzą, oni nie lecą na złamanie, na złamanie karku. Oni dają widzowi czas na posmakowanie tej adrenaliny. I to jest wyśmienite. To tempo akcji, y, balans y, całej opowieści, sposobu w jaki to jest montowane, w jaki to jest podawane, ponownie kompletnie odróżnia tą produkcję od tego, co y, mamy na zachodzie i jest też takie właśnie oczyszczające i odświeżające. Kolejna rzecz, słuchajcie, jest to film, którego budżet to niespełna 15 milionów dolarów. I jasne, oczywiście 15 milionów dolarów wydaje się ogromną sumą pieniędzy, no ale to jest produkcja filmowa i zwróćcie uwagę, że przecież duże blockbustery na zachodzie mają setki milionów dolarów budżety. A efekty komputerowe stoją na wyśmienitym poziomie. I jasne, są tutaj miejsca, do których można się przyczepić. I jasne, ja zdaję sobie sprawę, że na pewno, mając na uwadze to, że ekipa tu miała ograniczone budżety, to pewnie więcej jesteśmy w stanie usprawiedliwić tak wewnętrznie. Ja mam wrażenie, że oglądając ten film, miałem troszkę takie, wiecie, dawałem troszkę fory. W sensie nie czepiałem się aż tak bardzo, jakbym mógł się czepiać. Podświadomie nawet. Ale mimo wszystko, nawet biorąc poprawkę na to. To ten film stoi na wyższym poziomie niż domyślny blockbuster Marvelowy, który obejrzycie teraz z zachodnich produkcji. Nie mówię już o tych nawet filmach z Godzilla. Efekty komputerowe stoją na mega wysokim poziomie i ogląda się to bardzo dobrze. Wręcz, słuchajcie, ja już zdążyłem zapomnieć, że można pokazywać sceny akcji wypełnione efektami komputerowymi i nie ukazywać je nocą, w niskiej ekspozycji, nie ukrywać nic w cieniach. Tutaj nie znajdziecie ani jednej sceny nocnej, w której godzilla gdzieś tam w mroku pędzi, tu jakiś wybuch, tu jakaś łapa, nic nie widać. Tu nie ma takiej sceny. Za każdym razem, gdy pojawia się godzidla, widać ją w pełnej krasie. Każdy detal, każdy szczegół jej ciała. Wszystko idealnie naeksponowane, w pełnym słońcu. Oni tu nic nie ukrywali. A i tak stoi to na o wiele wyższym poziomie niż chociażby ostatnia godzidla. I to też pomaga w smakowaniu tych, tych emocji, w smakowaniu tych ujęć, że my jesteśmy świadomi wszystkiego, co się dzieje na ekranie. Dodatkowo według mnie design, mówiąc z angielska, konstrukcja godzidli, pomysł na... Na, na tego potwora jest rewelacyjny. Tu jakieś wystające kolce, jakieś szpice, te, 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 to spojrzenie. Te, 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 wiecie, ten te Godzilla kojarzy się z jakimś w, wynaturzonym, demonicznym koralowcem, który wynurza się z, z podwody. wody. Wygląda rewelacyjnie. Moment, gdy odpala ten swój legendarny, niebieski, fioletowy promień, gdy te, te, te koralowce na jej ogonie zaczynają rosnąć, zmieniają się, nabierają tej niebieskiej barwy. Potem chwila ciszy i uderzenie. I to wszystko idealnie pokazane, bez żadnego oszukiwania, bez żadnego kantowania. I jasne, gdzieś tam widać jakiś słabszy efekt komputerowy, gdzieś tam widać, że coś jest wklejone. Ale oni to nic nie ukrywają. Dają kawa na ławę i pełny szacunek za to. I właśnie dlatego też jestem w stanie wiele wybaczyć. Że oni, mimo że mieli takie niskie budżety, to nie starali się tu oszukiwać, nie starali się ukrywać tych niedołrubek. Oni po prostu poszli pełną parą, uderzyli pełną gębą z ostrego działa i dali radę. A wiecie dlaczego? Ja jestem, ja jestem przekonany, dlaczego to tak dobrze wygląda. Dlatego, że to wszystko na etapie preprodukcji, planowania scenariusza było idealnie zaplanowane, ekipy od efektów komputerowych miały wystarczająco dużo czasu, żeby przysiąść, popracować, że włodarze, ekipa, która zarządzała, miała szacunek do tych wszystkich ludzi i nie zmieniała co 5 minut swojego planu, nie zmieniała na ostatnią chwilę tego, jak dane ujęcie będzie wyglądało, bo to jest główny problem, który trawi studia postprodukcyjne na zachodzie. Mają te 200, 300, 400 milionów, te, te ogromne budżety, ale tam wszystko jest co chwilę zmieniane. Jest gotowa dana sklejka, dane, dana, dana scena poddana postprodukcji komputerowej i na ostatnią chwilę nagle przychodzi jakiś szalony producent czy reżyser i mówi słuchajcie, nie, 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 tutaj połowa jest do wymiany, deadline na za tydzień. To jak to ma dobrze wyglądać? To jest główny problem. Organizacja pracy z efektami komputerowymi. Ogromny chaos, który panuje w czasie produkcji tych wielkich blockbusterów. A tutaj mieli ograniczone budżety, ale ja jestem przekonany, że nikt nad nimi nie stał, nie zmieniał planu działań na ostatnią chwilę i nie kazał przygotowywać projektu godzili z deadline'em na za tydzień, na za trzy dni. Oni mieli wyraźnie czas, żeby popracować nad każdą sceną. I dobrze wiedzieli, gdzie zmierzają, jaki mają cel. I to zaplusowało, to widać w pełnej krasie. Ten film oddycha pełną piersią, jeśli chodzi o efekty komputerowe, i wygląda świetnie. Oczywiście dla nas osobną wisienką na torcie jest klimat i atmosfera, jaka tutaj panuje. Mamy tą Japonię w, z czasów, z końcówki II wojny światowej, te ich zwyczaje, ten sposób wyrażania się, te wszystkie rekwizyty, całą scenografię. Tak, oczywiście, dla mieszkańców Japonii nie jest to jakoś w żaden sposób atrakcyjne. Tak dla nas, dla mnie z pewnością było i to jest już taka, taka, mówię, wisienka na torcie, że ten film jednak mimo wszystko z punktu widzenia lokacji, miejsca akcji, atmosfery takiej scenografii konstrukcji świata przedstawionego odróżnia się od tego, co po prostu zwykle widzimy w zachodnich produkcjach i to siłą rzeczy będzie działało na plus, że ta atmosfera tej godzili, która... Która, 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 kroczy na Tokio jest y, 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 bardzo specyficzna, no i ten język japoński oczywiście y, y, też dużo tutaj dodaje, więc taki klimacik ogólny stworzony przez właśnie świat przedstawiony y, tutaj dużo również, y, bez dwóch zdań, dodaje. Tak czy owak, ja się bawiłem świetnie i ja mógłbym się tutaj czepiać. Jest tutaj że kilka rzeczy, na które mógłbym, na których mógłbym wieszać psy, ale ja tego nie chcę robić. Naprawdę, ten film jest tak odświeżającym przeżyciem, że szkoda mi go krytykować. I... Obejrzyjcie to, jest na Netflixie, wpadło mimochodem. Ja nie wiem nagle skąd się, dlaczego to się tak bez żadnej promocji pojawiło. Idźcie, oglądajcie i cieszcie oczy, cieszcie serca, bo to jest naprawdę świetna produkcja. I to pokazuje, że się naprawdę da zrealizować tego typu produkcję na wysokim poziomie.